W maju 2024 roku oszałamiające zorze polarne zdobiące niebo pokazały całą moc, jaką burze słoneczne emitują w postaci promieniowania. Ale czasami nasze Słońce robi rzeczy, które są znacznie bardziej niszczycielskie. Mówię tu o zdarzeniach cząstek słonecznych. Podczas takich zdarzeń podmuchy protonów pochodzące bezpośrednio z powierzchni Słońca mogą wystrzelić jak gigantyczne kosmiczne reflektory. Według zapisów ekstremalne zdarzenie cząstek uderza w Ziemię co około 1000 lat. Często powoduje to poważne uszkodzenia warstwy ozonowej i zwiększa poziom promieniowania ultrafioletowego bliżej powierzchni naszej planety. Na szczęście ziemskie pole magnetyczne działa jak potężny kokon ochronny, odpierając naładowane elektrycznie promieniowanie ze Słońca. W normalnym stanie pole to działa jak ogromny magnes sztabkowy, z liniami wznoszącymi się z jednego bieguna, zapętlającymi się wokół planety i opadającymi na drugim biegunie. Ten wzór jest czasami nazywany odwróconym grejpfrutem. Pionowa orientacja pola magnetycznego na biegunach pozwala niektórym jonizującym promieniom kosmicznym przedostać się przez pole aż do górnej atmosfery. Tam wchodzi ono w interakcję z cząsteczkami gazu i wytwarza poświatę, którą znamy jako zorze polarne. Jednak z biegiem czasu bańka ochronna Ziemi zmienia się. W ubiegłym stuleciu północny biegun magnetyczny przesuwał się przez północną Kanadę z prędkością około 40 km rocznie. Dodatkowo osłabił się o ponad 6%. Co jeszcze bardziej szokujące, zgodnie ze zapisami geologicznymi istniały okresy tak długie jak stulecia i tysiąclecia, kiedy pole magnetyczne naszej planety było bardzo słabe lub całkowicie nieobecne. Ale o tych tragicznych czasach porozmawiamy później. Łatwo sobie wyobrazić, jak wyglądałaby nasza planeta bez swojej ochronnej bańki, jeśli spojrzymy na Marsa, który stracił swoje pole magnetyczne dawno, dawno temu. A kiedy to pole zniknęło, zniknęła również większość atmosfery czerwonej planety. W maju 2024 roku w planetę uderzył silny rozbłysk słoneczny. Zakłóciło to działanie sondy kosmicznej Mars Odyssey i sprawiło, że poziom promieniowania na powierzchni czerwonej planety wzrósł 30-krotnie powyżej tego, co człowiek otrzymuje podczas prześwietlenia klatki piersiowej. Zewnętrzna atmosfera Słońca nieustannie emituje zmieniający się strumień elektronów i protonów, czyli wiatr słoneczny. W tym samym czasie powierzchnia gwiazdy wytwarza również wybuchy energii, głównie protonów podczas zdarzeń cząstek słonecznych. Mają one związek z rozbłyskami słonecznymi, niezwykle silnymi wybuchami promieniowania elektromagnetycznego, które mogą trwać minuty, a nawet godziny. Protony są znacznie cięższe od elektronów i niosą ze sobą więcej energii. Dlatego mogą dotrzeć do niższych poziomów ziemskiej atmosfery, wzbudzając cząsteczki gazu w powietrzu. Te wzbudzone cząsteczki emitują promieniowanie rentgenowskie niewidoczne dla nieuzbrojonego oka. Podczas każdego cyklu słonecznego dochodzi do dziesiątek lub setek stosunkowo słabych zdarzeń związanych z cząstkami słonecznymi. Pomówmy teraz przez chwilę o cyklach słonecznych. Z daleka Słońce wydaje się być spokojne i stabilne, ale jeśli zrobisz zbliżenie, zobaczysz, że jego powierzchnia nieustannie kipi i wiruje. Ciągle przekształca się z jednolitego oceanu ognia w chaos wypaczonej plazmy i z powrotem w powtarzającym się cyklu. Mniej więcej co 11 lat pole magnetyczne naszej gwiazdy ulega splątaniu. Wyobraź sobie kulę ciasno zwiniętych gumek. Tak właśnie wygląda w takich momentach. A potem w pewnym momencie pęka i całkowicie się odwraca, zamieniając biegun północny w południowy i odwrotnie. Tuż przed tym wydarzeniem Słońce zwiększa swoją aktywność. Zaczyna wypluwać gigantyczne plamy ognistej plazmy, emitować potężne strumienie promieniowania i tworzyć plamy wielkości planet. Okres ten nosi nazwę maksimum słonecznego. Jest to dość niebezpieczny czas dla Ziemi, ponieważ regularnie nawiedzają ją wtedy burze słoneczne. Takie burze mogą zakłócić komunikację i uszkodzić infrastrukturę energetyczną. Co gorsza, mogą zaszkodzić astronautom pracującym w kosmosie, a nawet sprawić, że satelity uderzą w naszą planetę. Gdy cykl się kończy, powraca do minimum słonecznego, a następnie rozpoczyna się nowy. W każdym razie, wracając do wydarzeń związanych z cząstkami słonecznymi, naukowcy znaleźli ślady niezwykle silnych zdarzeń słonecznych, które miały miejsce w całej historii Ziemi. Niektóre z nich były tysiące razy silniejsze niż cokolwiek, co kiedykolwiek zarejestrowały nasze nowoczesne instrumenty.
Takie ekstremalne zdarzenia z udziałem cząstek słonecznych zdarzają się mniej więcej co kilka tysiącleci. Ostatnie z nich miało miejsce około 993 roku naszej ery. Poza bezpośrednim efektem, jaki wywołują, cząstki słoneczne mogą zapoczątkować łańcuch reakcji chemicznych w górnych warstwach atmosfery. Procesy te często prowadzą do zubożenia warstwy ozonowej, co nie jest dobrą rzeczą. Ozon pochłania szkodliwe promieniowanie słoneczne UV, które może uszkodzić nie tylko nasz wzrok, ale także DNA żywych istot. Ponadto zmiana ilości ozonu w atmosferze może mieć wpływ na klimat. W najnowszym badaniu naukowcy wykorzystali duże modele komputerowe, aby zbadać, w jaki sposób ekstremalne zdarzenia cząstek słonecznych wpływają na Ziemię. Odkryli oni, że jeśli zdarzenie związane z protonami słonecznymi nadejdzie w okresie, gdy pole magnetyczne naszej planety jest bardzo słabe, wówczas uszkodzenie warstwy ozonu może trwać przez 6 lat, a poziom promieniowania UV może wzrosnąć o 25%, zwiększając uszkodzenia DNA wywołane promieniowaniem słonecznym o około 50%. I najwyraźniej ta dramatyczna kombinacja słabego pola magnetycznego i ekstremalnych protonów słonecznych zdarza się dość często. Niektórzy badacze uważają, że może to nawet wyjaśnić kilka tajemniczych zdarzeń z przeszłości naszej planety. Na przykład ostatni okres słabego pola magnetycznego rozpoczął się 42 tysiące lat temu i trwał przez około 1000 lat. Okres ten obejmował tymczasową zmianę biegunów północnego i południowego. W tym czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń ewolucyjnych. Na przykład ostatni Neandertalczycy zniknęli w Europie wraz z wyginięciem megafauny torbaczy w Australii. Tak, niestety, nie zobaczymy już gigantycznych wombatów i monstrualnych kangurów. Jeszcze jedno większe wydarzenie ewolucyjne może być również związane z ziemskim polem geomagnetycznym. Zwierzęta wielokomórkowe pojawiły się pod koniec okresu Ediakaranu, który rozpoczął się jakieś 635 milionów lat temu. Nastąpiło to po trwającym 26 milionów lat okresie niezwykle słabego lub nawet nieobecnego pola magnetycznego. Szybka ewolucja różnych grup zwierząt w eksplozji kambryjskiej około 539 milionów lat temu mogła być również związana z wysokim poziomem promieniowania UV i geomagnetyzmem. Jednoczesna ewolucja twardych powłok ciała i oczu w wielu niepowiązanych ze sobą grupach mogła być konieczna do wykrywania i unikania szkodliwych promieni UV. Całkowite odwrócenie biegunów magnetycznych Ziemi może mieć poważny wpływ na klimat naszej planety. Na szczęście takie salta nie zdarzają się z dnia na dzień. Cały proces rozciąga się na 1000 lat i chociaż biegun magnetyczny słabnie podczas odwrócenia biegunów, nie znika całkowicie. Dlatego magnetosfera nadal chroni planetę przed promieniami kosmicznymi i naładowanymi cząstkami słonecznymi, nawet jeśli pewna ich ilość dotrze do powierzchni Ziemi. Pola magnetyczne naszej planety są generowane przez poruszające się ładunki elektryczne. Jeśli jakiś materiał umożliwia łatwe przemieszczanie się tych ładunków, nazywany jest przewodnikiem. Metal jest doskonałym przewodnikiem i często używamy go do przenoszenia prądu elektrycznego z jednego miejsca do drugiego. W tym przypadku prąd elektryczny to ujemne ładunki zwane elektronami poruszające się w metalu. Prąd generuje pole magnetyczne. Wewnętrzne jądro Ziemi wykonane jest z ciekłego żelaza i niklu. Innymi słowy, wewnątrz naszej planety znajdują się warstwy przewodzącego materiału. Prądy ładunków nieustannie przemieszczają się w całym jądrze, a ciekły metal również się tam porusza i krąży, generując pole magnetyczne. To pole magnetyczne z kolei wytwarza coś przypominającego bańkę wokół planety. Nazywa się ona magnetosferą i znajduje się nad górną częścią atmosfery. Warstwa ta osłania i odbija wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne, które w przeciwnym razie byłoby niezwykle niebezpieczne dla ludzi i innych form życia na Ziemi. Magnetosfera oddziałuje również z jonosferą, warstwą atmosfery naszej planety zawierającą mnóstwo jonów i wolnych elektronów oraz zdolną do odbijania fal radiowych. Interakcja między tymi dwiema warstwami i namagnesowanym wiatrem słonecznym jest tym, co naukowcy nazywają pogodą kosmiczną.